Witam Was bardzo serdecznie. Wróciliśmy specjalnie z naszej górskiej trasy jedzeniowej po to, żeby nagrać ten film i go dzisiaj wrzucić, żebyście jutro wiedzieli, gdzie warto zjeść pączka. Dzisiaj mamy środę, 7 lutego, jutro jest tłusty czwartek i działamy dzisiaj na gorąco właśnie w poszukiwaniu tego, powiedzmy, idealnego pączka. Czy takiego znajdziemy? Zobaczymy. Sprawdzimy kilka miejsc. Myślę, że najpierw zaczniemy sobie od dwóch piekarni, piekarnio-cukierni, wydaje mi się najpopularniejszych przynajmniej w Warszawie, czyli Lubaszka, którą już pewnie widzicie za mną, kontra Grzybki. Dzisiaj sobie zrobimy takie małe porównanie na start. Później pojedziemy zjeść pączka od Magdy Gessler, o ile będzie taki dostępny. Mam nadzieję, że tak. Jadłem tam już kiedyś jagodziankę od Magdy Gessler za jakieś chore pieniądze. Chyba 30 parę złotych ona kosztowała za jedną sztukę. Pojedziemy sobie jeszcze do cukierni, która nazywa się Domobake i jeszcze chyba coś miałem w planie. Idziemy do Lubaszki. A ty, widzu, jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, a widzę tutaj, że większość z Was nadal tego nie robi, no to zapraszam serdecznie. W Lubaszce, jak się okazuje, jest od góry górny zakaz nagrywania, więc w środku za bardzo chyba nic nie widzieliście. Do wyboru były dwa pączki. Jeden najzwyklejszy nazywał się pączek z lukrem. Takie właśnie wziąłem dwa i był jeszcze jeden z jagodą, taki kwadratowy. Ale zostańmy przy klasyce dzisiaj. 3,70 za takiego pączucha. No rozmiarowo myślę, że klasyka. Taki pączek waży około 90 gramów z tego co wiem, bo kiedyś sporo jadłem tych pączków, prowadząc sam sklep z pączkami, więc lubiłem się skusić i powiem Wam, że mimo, że siedziałem tam 4 lata, myślałem, że kiedyś mi się to znudzi, ale to się nie nudziło nigdy. Jak przyjeżdżały rano świeżutkie pączuchy pachnące, nie ma szans, żeby nie było ochoty na nie po prostu. Nie ma opcji. A wagę znam, bo po prostu sobie liczyłem kalorie mniej więcej, ile taki pączek mi zajmuje w dziennym zapotrzebowaniu. A i w ogóle napiszcie w komentarzu, czy lubicie skórkę pomarańczową na pączku. Ja na przykład lubię. To znaczy, to nie jest tak, że to musi być, ale jak jest, to jak najbardziej na plus dla mnie. Dobra, wjeżdżam. Kocham te roboty. No dawno nie jadłem pączka tak naprawdę. Jeszcze jedna jest kwestia jedzenia pączków. Ten akurat taki nie jest, ale te wszystkie takie lepkie pączki, które się świecą właśnie, te, które ja lubię bardziej. Ja na przykład nie zjem ci trzymając po prostu pączka palcami. Muszę zawsze mieć jakąś torebeczkę czy coś. Nie lubię tak. Nienawidzę lukru mieć na palcach. Tak się prezentuje tutaj dziurka z nadzieniem w tym pączku. Ja jestem dosyć wybredny ogólnie co do pączków, bo nie lubię jak nadzienia jest dużo. Ja wolę takie pączki, w których jest mniej nadzienia. To odwrotnie niż ja. Dziwne jakieś. W środku taka mermelada, trochę jakby truskawkowa, ale trochę wyczuwam jakieś takie owoce leśne. Taki dosyć sztuczny jest ten posmak. Nie wiem za bardzo jak go ocenić, szczerze mówiąc. Prawdopodobnie po prostu będziemy próbować następnych i mówić, który jest wyżej w rankingu, który jest lepszy. No to jest taki zwykły, spoko pączek, ale to nie jest super pączek. Dla mnie taki średniak. On w ogóle jest suchawy w środku, nie jest taki wilgotny. To ciasto nie jest lekko ciągnące się, ja takie bardzo lubię w pączkach. Troszeczkę zakrawa mi o takiego przemysłowego pączka tak naprawdę. Dałbym mu 5 na 10 na razie, po prostu, tak bezpiecznie. 3,70, no dosyć tani pączek, znaczy tani. No taka cena myślę uśredniona, wiadomo, dzisiaj pewnie będziemy jeść dużo droższe pączki. Czy ja mam swojego ulubionego pączka? Szczerze nie wiem, za każdym razem biorę innego tak naprawdę. Czuć na pewno, że to jest świeży, dzisiejszy pączek. No smakuje to jak taka taniawa marmolada. Kiedyś też z taką miałem do czynienia. Lubiłem sobie taką twardą kupić. Ja bym mu dał troszkę więcej nawet, 6 na 10. Pierwszy pączek za nami, wjechał gładziutko, powiem Wam. Czuję się dzisiaj w formie pączkowej. Za mną piekarnia, cukiernia Grzybki. Znam dobrze ich ofertę, gdyż właśnie z ich oferty korzystałem, od nich zamawiałem rzeczy, które później sprzedawałem. Zapraszam. Proszę, dwa pączki. Jest jeszcze pączek z budyniem i pączek z nadzieniem kajmakowym. W ogóle jesteśmy na ulicy Bazyliańskiej, możecie kojarzyć, bo tutaj jedliśmy Laila Kebab, kiedyś Wam o nim opowiadałem, mega giga frito, co okazał się być lipą, ale mi się przypomniało, co jest za tym blokiem. Tu jest coś kultowego, coś do nagłośnienia na miarę rurki, na miarę gniezna tych zapiekanek z surówką. Zjemy tego pączka i pójdziemy do niego. Ja w ogóle miałem o tej cukierni nagrać materiał, zapomniałem totalnie o tym i będąc teraz tutaj sobie o tym przypomniałem. I tutaj ponownie mamy po prostu pączka, to się nazywa pączek i kosztuje 4,70, czyli jest złotówkę droższy niż w Lubaszce. Pączucha. Oj. Tak się prezentuje tutaj dziurka. To co mogę powiedzieć, od razu bardziej tłusty i to czuć. Bardziej zbity, mniej puszysty. To jest znowu taki pączek, raczej suche to ciasto ma, ale tamten był bardziej puszysty, bardziej mięciutki, więc teoretycznie skoro te pączki w środku nie są wilgotne, tak jak lubię bardzo, no to wolałbym takiego mięciutkiego. Mniej słodkie nadzienie tutaj jest, takie bardziej wchodzi w jakąś śliwę. Też jest takie wieloowocowe, takie nie wiadomo co, trochę wiśnia, trochę róża, mix. Ale lepsze, bo mniej słodkie, takie gładziutkie jest tutaj. Ale ogólnie jako całokształt, to poszedłem do Lubaszki, złotówkę taniej. Tego się trochę ciężej je, jest taki bardziej zbity. Ale nie idzie za tym ta
taka wilgoć, nie wiem, czy wy zrozumiecie, o co mi chodzi. No, mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że zjemy dzisiaj takiego wilgotnego w środku pączuszka. To nie jest jeszcze to po prostu. To nie jest jeszcze to. Nie chciałem tego nagrywać w szósty czwartek, czyli jutro. Jutro wrzucać na wieczór, bo jutro wszyscy będziecie mieli dosyć pączków, no, wiadomo. Pierwsze, co poczułem, to bardziej cytrusowy lukier, ale tak bardzo, bardzo delikatnie. Tutaj dużo ciemniejsze jest to nadzienie i takie bardziej rzadkie, płynne bardziej. Tam rzeczywiście, tutaj jest jeszcze dodatkowo taka struktura gładziutka. Ja tutaj wyczuwam śliweczkę. Zdecydowanie jako za całokształt. Lubaszka. Niższa cena, no i ten pączuś taki przyjemniejszy w jedzeniu. Tej cukierni trzeba chwilę poszukać, bo ona nie jest, wiecie, jakoś mocno wyeksponowana. Powiem wam, o co tu chodzi, bo oczywiście ja tego miejsca nie znalazłem. To znaleźli dziadkowie biznesu ponownie. Pan Józef swoją cukiernię na Brudnie prowadzi nieprzerwanie od 1968 roku. Wszystko piecze według własnych receptur, a jego doświadczenie, pasja i wiedza są niepowtarzalne. Został wielokrotnie wyróżniony za swoją pracę, zdobył m.in. Mistrzostwo Świata we Włoszech. Nie wiemy... czym dokładnie? No pewnie to są jakieś kategorie, tak, tych mistrzostw, ale tego tutaj nie mamy. Pieczenie ma w genach, cukiernikiem i piekarzem był jego ojciec. Dawniej w cukierni było zatrudnionych ponad 10 osób, ale ze względu na konkurencję oraz pandemię obroty zdecydowanie spadły i obecnie pan Józef pracuje sam. Ja lubię takie miejsca z takim sercem, z duszą, wiesz, z historią i tak dalej. Idziemy sprawdzić, czy pan Józef ma pączki. Poproszę dwa pączuchy. I one są o niskiej, o obniżonej zawartości cukru, tak? O obniżonej zawartości cukru. Okay. No i pączku... w cieście jest podawane na dokładnie w pozuchach. Przy 0,002 cukru. Cukru. W cieście. Pan Józef skromny i nie chciał za bardzo występować, bo się przejmował się swoim ubiorem. Powiedzieliśmy mu, że dobrze wygląda, ale że jakby. No nie chciał, po prostu nie chciał wystąpić. Trudno się mówi, przyszliśmy tutaj po to. Jak się dowiedzieliśmy, te pączki mają obniżoną zawartość cukru, proszę państwa. I w pączku jest ile? 0,01 cukru. Nie, 0,002. 0,002 cukru. Tak. Okej. Okay. 5,50 za takiego pączka trzeba zapłacić. To jest to, co ja lubię. To jest to, o czym mówiłem. Mówiłem wam, że szukam wilgotnego pączka. To jest właśnie taki. Ten pączek, to ciasto jest takie mięsiste. Wiesz, co chodzi? To ciężko wyjaśnić w sumie. Tamte, które jedliśmy w Lubaszce i w Grzybkach, smakują w porównaniu do tego jak takie przemysłówki, takie maszynowo robione pączki, bo suche jest to ciasto. Ten pączek się klei, ten pączek w środku jest wilgotny. Marmolatka taka, nie wiem, malinowa, truskawkowa? To jest znowu taka mieszanka wieloowocowa. Nie jest to najlepszy pączek, jakiego jadłem, ale jest smaczny i powiem ci, że jak masz do wyboru Lubaszkę czy Grzybki, które przed chwilą testowaliśmy, no to ja bym przyszedł tutaj panu Józefowi tą piątkę za pączka rzucić, po prostu docenić to, te lata tej pracy. Fajne i macie pewność, że jecie coś domowego, coś kraftowego, chociaż nie lubię tego słowa. Takich miejsc jest coraz mniej, warto spróbować. To, co jest dziwne, to ta struktura. To nie jest chyba lukier, tylko to jest pod pączkiem, nie? Takie te kropeczki. To w ogóle wygląda, jakby ten pączek był jakiś orkiszowy. Tak najfajniej się ugina, powiem ci, tutaj sprężysty. Wiem, że do dobrych pączków jest dodawane albo spirytus, albo rum. Tutaj wyczuwam delikatną taką nutkę gdzieś takiego aromatu. Wiadomo, nie ma co stawiać tego pączka obok tych pączków, które jedliśmy przed chwilą. No jest dużo lepszy, dużo lepszy. Ciekaw jestem tych pączków od Magdy Gesser, jak one smakują i w ogóle ile kosztują, bo nie patrzyłem. I nie wiem w ogóle, czy są w tym słodki słony, ale powinny być. No i dobra, słuchajcie, ulica Dobra w Warszawie i jesteśmy pod Domobake. Ja bym to zaliczył pod takie cukiernie, piekarnie instagramowe, bym je nazwał. Historia tego miejsca, znaczy tego, jak ja w ogóle o tym usłyszałem, jest taka. Mam nadzieję, że ja w ogóle dobrze kojarzę fakty i że to, co teraz powiem, to jest prawda, a nie, że to była jakaś inna dziewczyna. Jest taki podcast Jakuba Żulczyka, co po odwyku i wydaje mi się, że właśnie ta dziewczyna, która to prowadzi, była u nich. Mam nadzieję, że tak było rzeczywiście, a nie, że sobie to wymyśliłem albo pomyliłem ją z kimś innym. Na Instagramie to wszystko, wiesz, jak wygląda. No, niesamowicie zachęcająco, niesamowicie pysznie, wręcz obłędnie. Tyś pistacjowy, człowieku. W ogóle powinniśmy więcej słodkich rzeczy. Można się w tym dobrze zatracić. Właśnie to chciałem poruszyć dzisiaj, że ty jesteś bardziej słodyczowy, ja nie. Ja lubię sobie batona zjeść po obiedzie. Nawet jak już nie nagrywamy, to lubię sobie batonikiem jeszcze zajechać. Poproszę dwie sztuki z tą różą, malina z różą, tak? Dobra. I to wszystko. Za pączki nie zapłaciliśmy. Zostaliśmy rozpoznani, przyznaję. Jeden taki pączek stary kosztuje tutaj, wiesz ile? Słyszałem. Znaczy, no, ty już wiesz, no. 17 zł. Mały ogólnie jest. No, jest drogo, to na pewno. Czy to będzie uniesienie? No, ja oczekiwałbym od pączka za 17 zł jeszcze takich rozmiarów, naprawdę tego, że po prostu się rozpłynę zaraz. A tu z czym masz, bo nie powiedziałeś? Malina i róża. O, proszę.
Też takie nietypowe połączenie. Tak się prezentuje. I powiem wam, że po pierwszym gryzie to, co czuję, to tak naprawdę jakbym jadł maliny po prostu, a nie jadł pączka do końca. No tego nadzienia w tym pączku jest najwięcej dzisiaj, ze wszystkich, które jedliśmy. Ono takie bardzo naturalne jest to nadzienie. Ta róża właśnie osładza, a malinka daje kwasek. W porównaniu do tych wszystkich pączków, które jedliśmy, najmniej słodkie nadzienie. Takie najbardziej naturalne. A jak ten pączek? W zasadzie w ogóle nie poczułem jego smaku, poczułem jakbym jadł maliny po prostu. Ale skórka. Uwielbiam skórkę. Wiem, że to kontrowersyjne, bo ostatnio robiłem ankietę i większość nie lubi skórki. Może jeszcze w serniku rodzynek też nie lubicie. To jest pączek, który ma za dużo nadzienia dla mnie. Wiem, że klienci to szanują raczej, tak? Że pączek jest wypchany. Ja jem pączki, bo lubię to ciasto i ten lukier. Nadzienie jest na drugim planie dla mnie zawsze. Tu jest go za dużo. Ja jakbym wziął takiego pączka, zresztą to zrobię, bym zrobił tak. I dla mnie nadal jest za dużo. Wiem, że to może jestem dziwakiem dla was, ale dla mnie jest po prostu go za dużo. Jeszcze pączka. Pączek jest bardzo dobry. Jest takim połączeniem między tym, co mówiłem przy poprzednich pączkach, że te pierwsze dwa były suche, z grzybków i z lubaszki. Później u tego pana Józefa był wilgotny. Ten jest połączeniem. Jest taki jak chmurka trochę. Jest mięciuśki, jest delikatny, ale też to ciasto jest wilgotne. Nie jest takie papierowe. No dzisiaj jest to najlepszy pączek, przyznaję, jeśli chodzi o smak. Ale czy 17 zł za takiego pączucha to jest odpowiednia cena? No nie wiem, no jestem bardzo ciekaw, czy Magda Gessler cenowo go przebije. Jest pyszny, trzeba to powiedzieć, ale cena za takiego pączka, nie oszukujmy się, zwala z nóg, no. Może lepiej zjeść, nie wiem, jednego takiego niż 5 takich z grzybków jutro. Nie wiem, jeśli lubicie się mocno zatuszyć, no to pewnie nie. Bo lepsze 5 pączków niż jeden pączek, wiadomo. Dobry, ale bardzo, bardzo drogi. Kolejny wszedł, cały. Kolejny. No to już jest fajnie, no co. Róża. Ale też ten kwasek właśnie z maliny. Bardzo fajnie jest to tutaj wyważone. I rzeczywiście to ciasto delikatne i może być za mało dla ciebie wyczuwalne. Jeśli ty pączka jesz głównie dla tego ciasta, no to już jest taki fancy pączek, taki ozdobiony. On też wygląda, no ale nie oszukujmy się, jest bardzo mały. Ja się cieszę, że jest duża ilość tego nadzienia, no bo to też mi daje takie poczucie, że jeśli zapłaciłem, to dostałem coś więcej. Najlepszy zdecydowanie, no tutaj tak jak mówiłem przy poprzednim pączku, brakowało mi po prostu tego nadzienia. Pytanie muszę sobie zadać jedno. Czy kupiłbym pączka za 17 zł? Wiadomo, cena jest przegięta, no nie oszukujmy się, ale powiem wam, że nawet jak skubnąłem tą skórkę tutaj, ja wiem, że większość z was nie lubi skórki, nawet w niej, to nie jest taka skórka, jaką się zna. To nie jest ta skórka z takiego marketowego pączka. To tak jakby się jadł pomarańcza po prostu. Ja bym to nadzienie wyjmował ogólnie, więc nie wiem. No wyjąć nie problem, gorzej dołożyć, nie? To nie są dobre pączki na tłusty czwartek, bo w tłusty czwartek je się kilka pączków zazwyczaj. Z tego co wiem, dużo ludzi je po prostu cały dzień tylko pączki. Ludzie uwielbiają pączki, ja tak mam zazwyczaj, jak jest tłusty czwartek. No dzisiaj jest tłusta środa u nas. To nie jest dobry wybór na tłusty czwartek, bo wydacie fortunę. Ale tak raz na jakiś czas zjeść sobie takiego trochę innego, trochę lepszego pączka, warto spróbować, żeby po prostu wiedzieć. Ty, a ciekawe, ile kosztuje taki domowy pączek, jakby zrobić, ile to może wyjść? Ulica Mokotowska, proszę państwa, i przyszedł czas na test pączka od Magdy Gessler. Czy będzie droższy niż ten przed chwilą, ten instagramowy z Domo Bake? Myślę, że tak, ale szczerze mówiąc nie mam pojęcia, ile on kosztuje. Proszę jednego z różą i... Ten jest z czym? Ze skórką? Właśnie z nadzieniem różanym. Okej. Okay. To jedna róża i jedna malina. 22 zł za pączka, to jeszcze chyba nie płaciłem w swoim życiu. Kupiłem dwa. Pierwszy pączek jest z maliną. Tak jak widać malinę na górze, proszę państwa. Jest to jakaś odrobina, dwie cząstki skórki, ale to chyba przypadkowo. Mega mięciutki. Tak się prezentuje, proszę państwa. No, nadzienia jest sporo, trzeba powiedzieć. Tak jak te, które jedliśmy w Domo Bake, były takie po prostu jakby siat maliny. Tutaj jest to zrobione trochę w formie takiej marmolatki, bym powiedział. Muszę przyznać, że jest to bardzo dobry pączek. I nadzienie również, czuć tą malinę, jest jej od groma. Jest takie, sprawia wrażenie naturalnego tak naprawdę, nie jest przesłodzone to nadzienie. Pączek jest bardzo delikatny, ale też jest wilgotny w środku, jest to ciężki pączek w ogóle. No jest bardzo dobry, no. Bardzo smaczny jest. Pyszny jest nawet, bym powiedział. Ale 22 zł za pączka wydaje mi się trochę jakimś takim absurdem, no trochę przesadą po prostu. Z bólem serca muszę to powiedzieć. Ten jest najlepszy, ale czy... Czy ta cena jest adekwatna w ogóle? To jest jakaś kosmiczna dla mnie cena. No przecież to jest... Niewiarygodne by było to, gdyby on był niedobry za takie pieniądze. No nie spodziewałem się niczego innego. Spodziewałem się, że będzie pyszny. Taki jest. No ale cena jest przesadzona, no. 22 zł za pączka.
To jest nadal pączek po prostu. Ja wiem, że można użyć lepszych składników, gorszych składników. Podejrzewam, że tutaj są te najlepsze, no bo on naprawdę jest bardzo, bardzo smaczny. Ale to jest nadal pączek. Czy pączek powinien tyle kosztować? W lokalu był tłum. Była kolejka wręcz. Także ewidentnie ludzie kupują te pączki. Więc skoro tak jest, no to może jest to dobra cena, albo ludzie uważają, że warto tyle za niego zapłacić. Tłusty czwartek. Masz tłusty czwartek i pączków potrzebujesz mieć trochę. Nie jednego. Jeszcze jak masz rodzinę i tak dalej. No wydasz dużo kasy na pączki. Na dobre pączki. Powiem tyle, że był naprawdę pyszny, ale no nie wiem, co myśleć o tej cenie po prostu. Nie wiem, co o niej myśleć. Uważam, że jest przegięta. Smak jest na bardzo wysokim poziomie. Muszę to powiedzieć. No cena dobrego obiadu w barze mlecznym. Nie wiem, jaki jest wniosek. Ludzi nie brakowało. Pączek numer 2, czyli róża, proszę Państwa. No wygląda ładnie. Wygląda jak prawilny pączek. No tak powinien wyglądać pączek dla mnie. Idealny. No nie wiem, no chyba, że podchodzisz do tego tak, że jesz naprawdę bardzo rzadko pączka i jesz sobie właśnie takiego, który jest serio bardzo dobry. Ale nie, no, no jak on by nie był dobry, uważam, no to jest nadal pączek i cena jest przegięta, po prostu. No jest pyszny. Nie mogę tej ceny przełknąć, nie mogę jej przegryźć jakoś, nie mogę przetrawić tego, że to kosztuje 22 zł. Za 22 zł jem obiad, za 22 zł mam kebaba sporego, powiedzmy. A to jest nadal pączek, no. Nadzienia jest dużo. Rozumiem, dlaczego tam jest kolejka. Są pyszne, ale mi trochę tą cenę ciężko przetrawić. Fajnie, bo tutaj to nadzienie jest w całym pączku. Nie jest tak, że nadzienie masz tylko z jednej strony. Pyszna jest ta marmolada i taka właśnie gęściutka. Naprawdę trzeba bardzo kochać moim zdaniem pączki, żeby tutaj przyjść. Jeszcze jak jest tłusty czwartek, to stanąć w tej kolejce i wydać tyle pieniędzy na pączka. Jesz tego pączka i czujesz, jakbyś dżem jadł ze słoika prosto. No mnie od razu kupili tą malinką na górze. Nie ma co gadać, przepyszne pączki. Jeśli chcielibyście taki eksperyment sobie przeprowadzić, to kupcie sobie takiego pączusia, no i zobaczcie, czy właśnie różni się od tego, którego wy uważacie za najlepszego. Który to już będzie pączek, nie liczę. Jestem tak spączkowany, że głowa mała. Podobno jest to najstarsza cukiernia w Warszawie. Nigdy tu nie byłem. Przeczytam wam, co oni o sobie piszą. Jest to Zagoździński. Działają od 1925 roku. Tak, to prawda. Odpowiadamy, gdy ktoś pyta, czy to właśnie do tej cukierni marszałek Józef Piłsudski wysyłał swojego adiutanta po pączki. Tak, tu jest bardzo dużo tekstu. No, jedno jest pewne. Od 100 lat robią pączki. I patrzcie na to. Dzięki. Uwaga. I hop za węgiel. Spotkałem Wickę i jest bardzo blisko wejścia tutaj. Zaproponowała, że kupi nam dwa pączki. Mówi, że stoi 2 godziny tutaj. Wow, i jest już gdzieś tu z przodu? No jest już tutaj, bliziutko. Czy jak stoisz na końcu, to 2 godziny bite ponad? Przed nami, no chodź może, żeby inni tego nie słyszeli. Trochę głupio, no ale co, no spotkałem znajomą. Kupi mi 2 pączki, no. Ratuje mi dupę tak naprawdę ta dziewczyna i to mocno, bo w tej chwili jest 14 i ja dzisiaj chcę jeszcze puścić ten film. Zaraz wracam, montuję go, co zajmie pewnie około 4 godziny. On godzinę jeszcze się będzie wrzucał. Kubuś musi zrobić miniaturkę. No ratujesz nam życie, dziękujemy ci bardzo. Pozdrawiam Marcinek ciebie, bo to ty tutaj poleciłeś tą cukiernię. Zobaczcie, w ogóle nie wiem, czy będzie widać, ale tu robota wre normalnie. Pączki się kleją, kręcą, kulają. W sumie ja to jestem tylko tak dorywczo, więc ja tu nie pracuję na stałe, nie? Także dziewczyną sobie przychodzimy tylko te czwartki dorabiać. Nadziewacie je, widzę, przed smażeniem. One nie są nadziewane, tylko one są ręcznie zabijane. Okay. Kroi teraz na takie sercyjki, później stawia te kawałeczki później z takiej wyciskarki wyciskają ręcznie na tą marmoladę, jakąś tam wieloowocową chyba, z tego co wiem. No i ręcznie zabijają, tam stoi ten pan krótszy taki i widzisz, ręcznie zabija. Rozciąga ciasto, ręcznie zabija kuleczkę taką. I później tam jest patelnia i na patelni na smalcu smażą. Okej. Okay. Mogę sobie okay. Zdjęcie zrobić? No taka tłusta? No, niestety. Trudno takie zrobić. A tak bokiem załatwić to nie, widzisz, to ty awantura by była. No ja wiem. Na szczęście nam się trafiła ona. A, i kupiła. A, no to spoko. Gesslerowej pączek 22 zł. No wiem, no tam... Ogólnie takie... pyszny, ale no... Ogólnie pyszny, ale... No dziwnie płacić za pączka 22 zł, nie? 4,50 sztuka kosztuje. No. Wydaje mi się, że powinny 5 kosztować, bo chociaż tak do równego, nie? Bo 4,50 to jest 5
to ręczna robota, nie? Lecę, bo mnie tam ganiają, wiesz, trzymaj co? Się. Trzymajcie się, chłopaki. Na razie. A nazwę odbiorcy? Ona działa na szerszą skalę tutaj, człowiek. Tak? Dealer pączków. Tak, dzień dobry. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci bardzo. Proszę bardzo. Słuchajcie, dziewczyna stała 2 godziny. Mamy na cwaniaka. Zawijane jak te rurki na Wolskiej. Ty. Ciepłe. Łopa. Ciepłe pączki, człowieku, ale zobacz jaki jest delikatny. Nie wiem czy wy to widzicie, ja to lekko chwytam. Czuję już, że... No dobra, że to nieważne. 4,50 on kosztuje, czyli jest tańszy niż w grzybkach. Fenomen. Niesamowity. Jest taki... To jest idealny pączek. Mówiłem tak o tym Gesslerowej, ale nie. To jest taki bardziej... On jest taki taki gniotek trochę. Jest bardzo wilgotny w środku. Nadzienia myślałem, że będzie mniej, bo widziałem, że mało go kładą tam do tego ciasta, jak je zawijają. Tak wygląda, zobacz. Jest jeszcze trochę ciepły, słuchajcie. Ja już rozumiem, naprawdę. No ja już chyba rozumiem, dlaczego ci ludzie tu stoją. Nadzienia jest, powiedziałbym, idealnie. Idealny miksik. Ale ci to idzie, człowieku. Nie sądziłem, że ty tak lubisz pączki. Uwielbiam pączki. A ten jest przepyszny. No kurde, no jest taki plastyczny. Nie wiem, jak to określić. No jest po prostu idealny. Takich pączków to ja jem 10 w czwartek. Jezu, fenomenalny, jest przepyszny. Naprawdę, to jest właśnie to, jak myślę pączek, to mam na myśli coś takiego. Wilgotny taki gnieciuch trochę tego nadzienia, nie jest jakoś super dużo, że się tam wylewa i że się tym brudzicie cali. No czuć, że to jest smażone przed chwilą, no po prostu świeżutki, przepyszny pączek. To jest pączek właśnie. Nie kosztuje 22 zł, ale to jest dla mnie kwintesencja pączka. 4,50, idealny. Mola, oczywiście, że mola, ale to w ogóle nie jest potrzebne to mola, bo nie ma co z tym, z tą naklejką naszą tu podjeżdżać, no. Jak tu Piłsudski jadł. Nie będę tu z jakimś mola już pajacował tam. Pyszny, fenomenalny. Patrzcie, jak on na niego pan. Żałuję, że wziąłem 2 tylko. Naprawdę. I o to chodzi, kurwa. 4,50, a nie 22 zł. No był dobry, był pyszny tamten, ale to jest właśnie pączek. Tu o to chodzi w pączku. Uwielbiam takie pączki, takie gnieciuchy, takie elastyczne, takie... Ciężko je określić nawet. No czuć, że to kulkowane było, że dostało tego ciepła, rozumiesz, w dłoni. Rączek dostało. Czuć w tym pączku to wszystko po prostu. Jak macie wolny cały dzień, to przyjdźcie tu jutro, bo... No warto, no. Pycha. Szczerze bierzesz gryza tego, jest tak delikatny, że zapominasz w ogóle o tamtym, mimo że był naprawdę pyszny. Mówię o pączkach u Gesslerowej i te z Domo Bake też były bardzo dobre, ale pączek to jest to. To jest pączek. Tamto już jest takie fancy, trochę... Rozumiesz? Przepyszny, naprawdę. Ja nie przepadam za pączkami tak jak on, nie jestem takim miłośnikiem, ale naprawdę ten jest fenomenalny. No i za rozsądne pieniądze. Słuchajcie, ja wiem, że w Warszawie jest od groma jeszcze pączków, do których powinniśmy pójść, które zasługują na to, żeby w tym filmie wystąpić. No nie damy rady, no zjedliśmy dzisiaj już naprawdę sporo tych pączków i nie przerobimy tego. To był tłusty czwartek, w zasadzie tłusta środa. Oznaczajcie mnie jutro na Instagramie, jak oglądacie ten film, jecie pączki i mam nadzieję, że się jutro zapchacie dobrymi pączkami, bo po to jest jutrzejszy dzień.